Okej. Mamy dzisiaj o czym pogadać, ponieważ jak wiecie, film jest pełen kontrowersji. Tak naprawdę oczywiście to po prostu wszystko marketing, żeby sprzedać ten film. I właśnie tu chcę powiedzieć, że ja w ogóle to zobaczcie, jak to się przenika, bo chcę powiedzieć, że ja nie lubię plotek. To samo mówiłem przy okazji wczoraj House of Gucci. Jakoś tak te filmy randomowo trafiają obok siebie do kina, mają dużo podobieństw, takich jakichś tematycznych, metapodobieństw. I właśnie a propos plotek i ploteczek, no powiem wam szczerze, że no zrobiłem teraz już po obejrzeniu filmu, siedziałem kurwa 2 godziny w internecie, żeby zrobić research, bo wiedziałem o tym, słyszałem o tym z Dodą, o tej akcji przed premierą i ten, i to i w ogóle... Jakby tu są dwie wielkie afery, czyli po pierwsze to w ogóle dziewczyny z Dubaju jako historia, reportaż na ten temat i tak dalej i film jako co się działo przed premierą i muszę wam powiedzieć, że jak teraz zrobiłem research, bo wcześniej mnie to gówno obchodziło, to nadal mnie to gówno obchodzi i jedna, w ogóle ja nie wiem czemu dziewczyny z Dubaju to jest coś kontrowersyjnego, to znaczy prostytucja, czy ekskluzywna, czy taka tirówkowa powiedzmy, jest czymś, kurwa, co było zawsze i będzie zawsze. No naprawdę, no... Jakby... Co najwyżej w przyszłości, jak to u Scotta w Blade Runnerze będziemy do tego mieć AI i roboty i potem będą się one buntować i będziemy mieć dylematy, czy jeśli są inteligentnym już AI, to czy wciąż powinniśmy i... Ale to ciekawe. Wolałbym obejrzeć teraz Blade Runnera. Nie, no żartuję oczywiście, ale... Jakby w dzisiejszym świecie... Ale jakby cały ten temat jest dla mnie taki... Gdzie to jest chyba kontrowersja? A jeśli chodzi o to, że przed premierą... Do czego, co tu zaszło? No z tego co rozumiem, to pani Sadowska, czyli reżyserka i Doda nie zostały wpuszczone do studia, bo one chciały sobie jeszcze ten swój film troszeczkę tam pobawić się montażem, coś tam przyciąć, wyciąć i tak dalej. A ex Dody, teraz już po rozwodzie chyba, tak? Pan Emil Stępień, czyli producent tego filmu, który jest tutaj głównym winowajcą tego wielkiego przedsięwzięcia i widać, że z przerośniętym ego chciał stworzyć wielką historię, nie wpuścił ich, bo powiedział, to jest jego projekt, film już jest skończony, zmontowany, siema nara. Też, totalny, dla mnie nudny temat. To jest tylko ciekawe, że wiecie, w Stanach jak takie rzeczy się dzieją, że tam na poziomie producent, reżyser, czy coś w tym stylu na przykład nie działa, to zawsze się mówi, że jest creative differences i na zasadzie w porozumieniu i zgodzie się rozstali, albo coś, albo ten, albo wiecie, wszyscy, wiecie, rączki podane, uśmiech do kamery, a zakulisowo kłótnie. A u nas nie, u nas to tam na Instagrama, ale oczywiście wyszła tylko zajebista reklama, dlatego tu dzisiaj jesteśmy, nie? Także tak, rozpakujmy tę paczkę, już przechodząc od plotek do filmu. Dziewczyny z Dubaju. To produkcja w reżyserii pani Marii Sadowskiej, która opowiada nam historię Emi, granej przez Paulinę Gałązkę, dziewczyny pochodzącej z małej miejscowości, która niczym wilk z Wall Street zaczyna się wbijać w świecie ekskluzywnego sutenerstwa, to znaczy zaczyna jako taka prostytuująca się dziewczyna, a przechodzi do tworzenia własnego imperium. Nie wiem, słuchajcie, śmieję się, bo oczywiście szedłem na ten film jak na skazanie, szczególnie, że jestem przeziębiony, ale... Wszyscy dobrze wiemy, że musimy o nim pogadać. I z takich ogólnych myśli, film obrzydził mnie w pierwsze 30 sekund. Tak, nie przeszedł testu Wegi, albo właśnie przeszedł test Wegi w pierwszej scenie, w której mamy na zasadzie dwie ładne dziewczyny, które wciągają koks i jedna mówi, ciebie tam wszyscy w tej telewizji już przelecieli, a ta przełącza kanał i o, z tym też się bzykałam. Tak mówię, o mój Boże, wystarczy o 30 sekund, żeby mnie po prostu tutaj jakby już mówię, ale, potem, tak mniej więcej najbliższe 1,5 godziny, muszę wam powiedzieć, że byłem pozytywnie zaskoczony. I mówiąc pozytywnie, nie mam na myśli, że film mi się podobał i siedziałem, że ale fajnie mi się ogląda, tylko po prostu, że nie był taki zły, że był po prostu średni. No oczywiście idąc na dziewczyny z Dubaju w mojej głowie, porównania naturalne wychodziły do kina typu Patryk Wega, no bo to jest gdzieś tam takie VCU style, ta historia, to nagłośnienie, to właśnie takie celebryckie podejście do filmu, czyli takie... musi być wielkie, głośne, przekleństwa, seks, no w zasadzie idźcie do kina. Ależ fascynujące, no nie? A mogłem w tym czasie oglądać coś dobrego. Więc jakby, tu już mogę powiedzieć, że jest lepiej niż u Wegi. Nie jest aż tak źle moim zdaniem. Natomiast potem, jak mija ta godzina 40 powiedzmy, ten film jakoś naturalnie wygląda, jak miał się zaraz skończyć, ale z tyłu głowy mam zaraz, na przykład 2,5 godziny, nie? Tak chyba jeszcze tu brakuje, ze 40 minut co najmniej. I... jak było to godzina 40, to tak sobie pomyślałem, dobra, w tym momencie jakby ten film się skończył, to tak mówię, okej, jest lepiej niż, jest średnio, ale tak ujdzie, nie? No i potem się wbija ostatnie 40 minut filmu i
No i właśnie, dlaczego się śmiałem na początku z pana producenta Stępnia i jego przerośniętego ego, bo tak naprawdę nie wiadomo kogo obwinić, ale skoro chłop jest taki, na zasadzie to mój projekt, kurwa, Dody i Sadowskiej nie wpuszczę tam, żeby se montowały coś dalej, ja, wiecie, tutaj też ja nie znam zakulisowych, jak, co tam między nimi jest, no nie? I w dupie to mam. Naprawdę ja nie obchodzi mnie kompletnie celebryckie plotki, jakieś takie, wiecie, zakulisowe, niech się tam rozwodzą, nie rozwodzą, w dupie to mam naprawdę, ale... Jak on już tak pokazał, że to jest jego projekt, na którym on pracował, no to teraz kurwa masz, panie Stępień. Ode mnie, nic nie znaczącej osoby na YouTubie, przejmujesz pełną odpowiedzialność za wadę tego projektu. Bo tam oczywiście jest kilku scenarzystów, można ich obwiniać, ale ten projekt jako Dziewczyny z Dubaju jest właśnie takim przerośniętym potworkiem, który... Godzina 40 to jest jeden film, ostatnie 40 minut to jest normalnie trwający tyle wciśnięty sequel w to. I film w tym momencie całkowicie gubi tempo, film staje się po prostu montażowym bałaganem, nagle mamy jakieś przyspieszenie, mamy przeskok w czasie, mamy coś. Kiedy już taki mamy naturalny drugi koniec, to jak kurwa w jakimś Powrocie Króla mamy jeszcze tam gdzieś jadą, jeszcze coś się dzieje, jeszcze takie... O mój Boże, więc ja nawet powiem więcej, panie Stępie. Ja wiem, czemu Sadowska z Dodą chciały ten film jeszcze tam coś podciąć, przyciąć, zmienić. No bo kurwa, po prostu burdel wam wyszedł. I to dwuznacznie, w sensie taki, wiecie, żart pun intended. Ale tak godzina 40 lepiej, jeśli chodzi o tempo, leciała niż chociażby House of Gucci Scotta wczorajszy. Tak. Porównanie takie, no bo wczoraj oglądałem, tak? Ten sam weekend premiery, ale to, wiecie, to jest plus, nie? Ale fakt, że od początku ten film się zachowuje jak właśnie jakiś wilk z Wall Street, mamy narrację od naszej głównej Emmy, która często patrzy w kamerę i mówi: a ty za ile byś się puściła? Tylko powiedz szczerze. Takie, Jesus. No właśnie, ten film jest takim przerośniętym potworkiem z kilkoma głowami. Z jednej strony chciałby być o tej aferze dubajskiej i pokazać nam jakąś tam prawdziwą historię w sposób absolutnie niewiarygodny jak dla mnie. Taki naiwny... Słuchajcie, ja nie wiem, jak wyglądała ta prawdziwa historia w zasadzie, ale to, jak ten film to pokazuje, to wygląda, jakby to robił ktoś, kto przeczytał jeden artykuł o tym i w naiwny sposób teraz to przyniósł na ekran. A podobno taki research był robiony. Może zacznijmy od tego, że nasze laski przez większą część filmu dojeżdżą do... Nawet nie do Dubaju, tylko gdzieś tam po Europie, tu są w Cannes, tu gdzieś, tu ten, jakieś jachty, piękne miasta w Europie i panowie szejkowie, ci arabscy płacący, to wszystko są super przystojniaki. Tak nawet przez, jakby tak uciąć ten film przed końcówką, te ostatnie 40 minut, to nawet można by dojść do wniosku, że to w zasadzie to jest zajebisty biznes, nie? Dopiero sama końcówka filmu... Może powinienem powiedzieć takie spoilery, bo nie mówię, jak się skończy, ale dopiero koniec filmu jakby pokazuje konsekwencje tego wszystkiego, nie? Albo jakieś... W ogóle zresztą ten film pokazuje tę całą sytuację takiej ekskluzywnej prostytucji i tego takiego imprezowania jako coś zero-jedynkowego. I to jest coś, co mówię, ja nie wiem, jak to naprawdę wyglądało. Może kurwa i tak, może ktoś, kto tam był, powie, a właśnie tak było, ja nie wiem, ale zazwyczaj życie i tego typu sytuacje są odcieniami szarości, nie? Rzadko jest tak, wiecie, zero-jedynkowo. A tutaj w tym filmie jest tak, że do pewnego momentu ci szejkowie to kurwa ultra hiper przystojniaki płacące zajebiście. Z tego, co czytałem w necie, to nawet w tym filmie to jest przerysowane, bo w necie to tam coś było, że były jakieś stawki typu tam kilkaset euro, a tutaj to jak się któraś zbzyknie, to na zasadzie tam parę tysięcy euro dostaje, więc jest... Zresztą w dupie z tym pieniędzmi, ile tam dokładnie. Ale chodzi mi o to, że ten film to tak pokazuje, że dosłownie ja sam bym się z tymi facetami przespał, są tak przystojni, a jestem hetero. Nie no, śmieję się, ale wiecie, co mi chodzi, że piękny jacht, jakiś hiperprzystojny szejk z kaloryferem, który wygląda kurwa jak z bajki książę i dosłownie jest księciem. I jeszcze jakby nie ma w tym nic złego, w zasadzie jeśli człowiek na tym zastanowi poza jakimś ewentualnym naszym takim, wiecie, że no, hej, sprzedajesz się, nie? Ale jak dla mnie, jak ktoś z celem się sprzedaje, jak jest dorosły, whatever. I dopiero potem gdzieś w pewnym momencie jest taki przeskok, taki nie ma nic pomiędzy, tylko jest takie od perfekcyjna bajka, gdzie wam płacą z przystojniaków, nagle mamy przeskok i jest, o kurwa, jest źle, tutaj coś się wydarzyło bardzo nie tak. Ja nie wiem, czy rzeczywistość naprawdę jest taka zero-jedynkowa, czy to tak wyglądało, że było pięknie, aż się zesrało, tak za przeproszeniem, tak... Najgorsze jest to, że okej, ja nie wiem, jak było w rzeczywistości, może nawet tak, ale to nieważne. Problem jest w tym, że film w ogóle nie sprawia, znaczy nie jest wiarygodny, nie sprawia takiego uczucia, że oglądam historię, która mogła mieć miejsce
Przynajmniej tak, jak oni twierdzą, że to jest niby na faktach. Chociaż też się uśmiałem, bo karta otwierająca film to jest tam, wiecie, że na faktach, tu, wydarzenia, i ostatnie zdania na dole. Oczywiście każda tam zbieżność wydarzeń i osób i tak dalej to oczywiście przypadek. Coś takiego. Takie na faktach. I tak jak mówiłem, że film to taki potworek, bo on by chciał być też jednocześnie taką jakąś historią a la Wilk z Wall Street, naszej głównej bohaterki. Niby na tym się skupia, że widzimy z jej perspektywy dojście do sławy kariery i upadku pewnie, nie? Z drugiej strony jakimś takim chciałby być trochę moralitetem, gdzie ten moralitet jest też taki, że właśnie do pewnego momentu to go nie ma, a nagle jest i nagle jest takie, wiecie, podsumowanie tej wielkiej tragedii. I jeszcze z trzeciej strony nagle momentami pani Sadowska daje takie arthouse'owe wręcz sceny. Z jednej strony mamy ciągle sceny teledyskowe, muzyka tutaj jest wbijana na zasadzie slow motion, przyspieszenie, dupery wchodzą, jakaś piosenka leci i coś. Takich scen jest 20 w tym filmie, do pożygu wręcz. Z drugiej strony mamy jakieś sceny artystyczne, nawet to klasyczne ujęcie, jak dwie osoby w wodzie pływają i ten strumień światła z góry, takie co było w You Were Never Really Here, w Shape of Water i tak dalej. Takie, ja nie wiem, z jednej strony ten film jest jakąś taką kampową historią o prostytucji, a z drugiej strony nagle jakiś arthouse wchodzi na ekran. Ja w ogóle, ja nie wiem, dodatkowo niektóre, to co mogło być tu ciekawe, czyli właśnie podejście tych dziewczyn do tej sytuacji, ich relacje międzyludzkie tutaj budujące się mogły być ciekawe, ale no, na przykład nasza bohaterka w trakcie filmu ma związek z dwoma facetami i jeden i drugi jest po prostu tak jakąś naiwną bajeczką, w ogóle zresztą ona tam w tym filmie krzyczą na nią, że jest kopciuszkiem, bo tam gubi pantofelek i ją gonią po pustyni w jakiejś absurdalnej scenie. Generalnie ten film jest jakaś taka bajka. Ja nie wiem, czym ten film jest. Powiem wam, że to jest chyba moje meritum. Autentycznie dawno tak nie miałem, ale ten film jest bałaganem, który tak nie do końca wiem, czym jest, bo oni chcieli z niego zrobić 5 rzeczy po prostu, ja nie wiem, w ogóle są 2 filmy wrzucone w jeden, jeszcze dodatkowo próbujące być tyloma rzeczami naraz. To jest właśnie to przyrośnięte ego dla mnie, tak na zasadzie, wiecie, ta historia nie jest spójna, nie jest jakąś jedną myślą. Plusów muszę powiedzieć, że nawet niektórzy aktorzy mi się podobali, znaczy ta nasza główna pani Gałązka, tak? Ona spoko, dziewczyna rzeczywiście charyzmatycznie przez tą historię przechodzi. Pani Sawczuk mnie zaskoczyła pozytywnie, to znaczy gra taką w sumie głupią, ładną blondynkę, ale wygląda świetnie przez cały film. To trzeba... W ogóle miałem taką rozkminę, że przypomina mi taki lekki vibe młodszej tej Jennifer Morrison, nie wiem czy pamiętacie. Ale też no kupowałem jej rolę w każdym razie. Troszkę mnie śmieszyło i właśnie, na przykład postać figury tutaj jest, która jest taką, jest matką Sawczuk i tą ich oryginalną burdel mamą, powiedzmy. Strasznie mnie figura irytowała, natomiast przecież taka jej postać miała być, więc tu jakby nie czepiam się jej, aczkolwiek jej wrzucili najwięcej debilnych tekstów. W ogóle ten scenariusz jest taki, że czasem ci bohaterowie przez jakby rozmawiają normalnie, po czym tak jak właśnie u jakiegoś takiego Wegi Olszewskiego nagle jest wrzucony jakiś taki tekścik, który po prostu taki, żeby był w zwiastunie chyba, nie? Coś takiego. I właśnie figura ma najwięcej takich tekstów. Wiecie, taki jak w zwiastunie na pewno jak oglądaliście to widzieliście tam, że... Jak to było, że jak tam dupy nie damy, to tam coś tam nie damy? Nie, zaraz. W filmie to było za 2 razy, że... No ale nieważne, kurwa, tam już zapomniałem. Jak damy, a jak nie damy, to się nie bawimy! Jakieś takie debilne, takie pseudo, wiecie, frazy są rzucane. Był taki jeden tekst, kurwa, coś tak uśmiałem na głos, zaraz. A, wiem! No nawet z ust naszej bohaterki, ona tam rozmawia z jednym z tych facetów pod koniec, na koniec filmu, już tam, jakiś tam, że wiecie, trzeci akt filmu, powiedzmy. I pada takie zdanie, on mówi, że to nie jesteś ty, to nie jest twoje prawdziwe życie. Nagle, wiecie, film się staje taki, kurwa, tej Paulo Coelho. I ona mówi zdanie tego, Batmana z Batman Begins, że... Jak to było? Nie liczy się to, co jest w środku, tylko twoje czyny. Coś takiego, mówię tak, co kurwa w ogóle, co wy mi to, kto to napisał? No, co to jest w ogóle? Będą mi tutaj jakieś... Oglądam film o ekskluzywnych dziwkach na faktach, I będzie mi tu jakiś, kurwa, Paulo Coelho mówiła, główna bohaterka. Jakby w ogóle... Ja nie wiem, w sensie... Ja nawet mam wrażenie, że ten film sam nie wie, czy on chciał to potępić, czy nie potępić. Oczywiście ja wiem. Jak zapytamy panią Sadowską, czy tam scenarzystów, to powiedzą, że a, no właśnie, mamy tutaj... Nie oceniamy, my tylko pokazujemy, sami wyciągnijcie wnioski. No nie do końca, kurwa, bo ta końcówka jednak... Samą końcówką to bardzo oceniacie, moi drodzy. Także... A nie wiem. Takie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, no. Sceny erotyczne całkiem niezłe. W ogóle muszę powiedzieć, że realizacyjnie ten film, jeśli chodzi o, wiecie, o reżyserię nawet pani Sadowskiej, okej, było nieźle. Stroje i lokacje
tak wiecie, w sensie jak to wygląda nieźle. Zdjęcia, szczególnie momentami te jakieś nocne i tak dalej, nieźle, tak? Widać, że ten film jest tak technicznie naprawdę nieźle zrobiony. Tylko po prostu cierpi na rozstrojenie jaźni. Jest kilkoma... To jest taki... Zauważycie, że w polskim kinie często tak jest, że to nie jest tak, że jakiś tam, nie wiem, kurwa, Wajda przy 30 filmie by zrobił 31 i on się porwał wtedy, że zrobi jakiś wielki projekt, albo no tak jak Scorsese robi swoje, wiecie, tam wielkie jakieś epopeje, albo... W Polsce to jest tak, że nagle jakiś producent wpada na pomysł, kurwa, zrobimy właśnie... Wiecie, całą historię o gangsterze, o czymś, o jakiejś aferze i tak dalej. I nagle biorą jakąś panią Sadowską, znaczy ona, ja tam parę filmów już wyreżyserowała, ale chodzi mi o to, że jakby pomysł jest zrodzony jakoś z dupy strony. Czyli ktoś wpada na pomysł, zrobię najlepszy film ever, będzie największy, najbardziej świecący i tak dalej. I dopiero wtedy zaczyna kompletować ludzi, a nie na zasadzie, że są jacyś ludzie, którzy robią tego typu filmy i w tym momencie ten reżyser wpada na ten projekt i zaczyna go przygotowywać. Wtedy z jakimś producentem razem zbierają ekipę i wychodzą z tego, nie wiem, Goodfellas, Chłopcy z Ferajny. Nie, to jest kurwa na odwrót wszystko, nie? A już najbardziej... Muszę sprawdzić nazwisko. Najbardziej w ogóle absurdalny to był Bartek. Kurwa, nawet nie ma nazwiska. Bartek, Józef Pawłowski gra. Związek naszej bohaterki z Bartkiem. No to w ogóle... Ja nie wiem... Ci, co oglądali film, no to w ogóle... Ja nie wiem, co to się odwaliło w ogóle. Cały ten wątek jest tak napisany po prostu, tak grubymi nićmi szyty, tak nonsensowny. Ta relacja tak bardzo nie ma sensu, że to jest jak jakiś ich wątek... Jest jak jakiś taki sen, wizja, który nie ma w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości, a dzieje się przez pół filmu, nie? W ogóle, dobra. Poszli my, obejrzeli, Veni Vidi, przegrali. Także, jak dla mnie dziewczyny z Dubaju, do godziny 40, gdyby nie ten sequel wrzucony jako trzeci akt filmu na 40 minut, będący jakimś takim zlepkiem, szybkim montażem i takim, o mój Boże, nie mamy czasu, musimy pokazywać szybciej sceny, o mój Boże, takim chaosem. Do tego momentu to bym się tak zastanawiał między 4 a 5 nawet. Nie? Tak wiecie, tak nie polecam tego nikomu, ale tak okej, to się oglądało. No ale biorąc pod uwagę całość, jak już obejrzałem całość, no to 3 na 10 i muszę powiedzieć, że nie wiem, bo tak się zastanawiałem. No nawet jakby tak... Jak zrobić z tego jakiś taki jeden spójny projekt, który tam w 2 godziny by opowiedział jakąś historię, to nie ma w tym nic kurwa ciekawego. Tak się zastanawiałem, że filmy tego typu... Ostatnio tak oglądałem Ślicznotki w 19, nie? Hustlers z tej... Skafari z Jennifer Lopez i Constance Wu. Bardzo mi się podobało, chociaż tamten film miał mieszane opinie, ale mi się akurat podobał. Ja nie wiem, zawsze te historie mają jakiś taki... One przede wszystkim, tego typu filmy, czy też tak jak tamte, no jakieś seks workerkach jednak, mają jakiś taki, jakąś taką historię, która płynnie idzie w jednostajnym tempie od A do Z. I to, i ma poszczególne momenty, które są ciekawe same, ciekawe same w sobie. Bo w Hustlers na przykład, no tam był taki deal, że one tam najpierw zarabiały na jakieś tam, na zasadzie striptyzowaniu, a potem zaczęły okradać, na zasadzie narkotyzować klientów i ich okradać, nie? Więc był jakiś taki, okej, to jest takie ujnie legalne i na zasadzie ciekawe. Jeszcze umiejscowione w czasie, że tam one potraciły hajs, bo był tam krach na giełdzie w 2008 czy kiedyś. Takie, to jakoś to wszystko, nie wiecie, w historii ma sens, a tutaj jest takie, to się niby dzieje w latach 2000-2010 mniej więcej. A tak naprawdę, no to co? To dzisiaj się, to co? Dzisiaj szejki se nie płacą za jakieś dupery wschodniej Europy, żeby tam u nich na jachtach były? No nadal se płacą. Takie, ja nie wiem, no pewnie 30 lat temu inaczej to wyglądało, ale też na pewno mieli, no nie? Pieniądze to pieniądze, tak? Dupery to dupery, no. Takie, i jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Widziałem na plakatach, nie uwierzysz, dopóki nie zobaczysz samemu w kinie. I teraz bez spoilerowo mogę powiedzieć, że uwierzę i w kinie nie było nic, w co miałbym nie wierzyć. Ten film, tam są jakieś takie... Przecież wszyscy słyszeliśmy o koprofilii i tak dalej, jak tam przewijało się to w necie, że szejki mają jakieś swoje upodobania. Zresztą umówmy się, że każdy szejk jest jakimś kurwa, wiecie, na zasadzie pojebusem tego typu. Chociaż każdy orze jak może, ja nie oceniam. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? No podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że większość chce po prostu pobzykać, no. To zwykli faceci pewnie, nie?
Więc, no ale w każdym razie to nie jest tak, że ten film pokazuje coś, czego nikt nie widział, albo nie wiem, nie słyszał, w sensie, że takie rzeczy się dzieją. Ten film nic jakby wcale nie jest jakiś, o mój Boże, oh, Jezus Maria, nie wiem w ogóle skąd takie, znaczy wiem skąd, no takie plakaty, no bo to marketing, no. Nie dajcie się nabrać, nie ma w tym filmie nic, wiecie, jakby ponad to, co się domyślacie, no bzykają się trochę na ekranie. Jakby to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Taka kurwa afera, a po prostu ludzie się bzykają i jakby... Do tego nie lubię plotek. Jakichś takich celebryckich vibe'ów na zasadzie... I na sam koniec z tych wszystkich właśnie plotek. To, co jest smutne i co się dowiedziałem przy okazji teraz researchu, to, że Toxic Fucker nie żyje. Jest w filmie, nawet na samiutkim początku. To jest prawdziwa gwiazda. 35 lat i chłopaka nie ma. Tym smutnym akcentem. Dzięki bardzo za uwagę. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.